Cześć kochani, zapraszam Was na przegląd do Biedronki. Mamy nową gazetkę i fajne nowości. Fajne ceny, jeżeli chodzi o dodatki do kuchni. I zaczynamy od formy do pieczenia. I macie tutaj taką fajną, dużą formę do babeczek. Będą też gadżety do jajek i do warzyw. Tak więc weźcie sobie kawkę, herbatkę, siądźcie wygodnie. A jeżeli jesteście gotowe, to zapraszam Was do oglądania dalej. I oczywiście zostawcie komentarz bądź łapeczkę w górę, jeżeli Wam się odcinek spodoba, bo wtedy ten filmik może polecieć do większej ilości osób, za co już Wam z góry serdecznie dziękuję. I lecimy dalej. To jest bardzo fajny zestaw. Dwie formy w jednym, taka w kwiatuszki w środku, więc naprawdę już mnie samą kusi, choć mam tyle tych form, więc naprawdę świetna propozycja dla osób, które lubią piec. No i lecimy. Macie tutaj różne do takie gadżety do jajek za niecałe 10 zł. I tu jest taka pływająca silikonowa foremka do jajek. Ja ją mam osobiście, tylko tam w niej bardzo długo trzeba czekać, aż to jajko będzie gotowe. Następnie macie taką krajalnicę do jajek, dwa w jednym. Te krajalnice będą w dwóch takich opcjach do wyboru. Pierwsza propozycja taka, a druga taka. I ten kurczak stoi, więc taka fajna ozdoba kuchni. Ta ubieraczka z tą marchewką po prostu wygląda rewelacyjnie i to też taka może być ozdoba właśnie jakiegoś blatu kuchennego. Świetnie ona wygląda i jest taka nawet malutka. W ogóle są takie cute dodatki. Tu macie szczotkę do czyszczenia grzybów. Właśnie taki muchomorek, bardzo fajny. I powiem Wam, że one naprawdę, te dodatki są świetne. Już kiedyś były podobne, teraz powróciły te z jajkami. A nowością są właśnie te do warzyw. No i grzybków. Kolejna słodka taka rzecz, jak szczotka do grzybów. Naprawdę świetny, ma kształt. I no i fajnie wygląda. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobają te właśnie nowości biedronkowe. Minutnik do gotowania jajek. Co tu jeszcze? Ja tu chyba sobie wszystko poukładam i zaraz Wam wszystko pokażę i chyba zrobię nawet zdjęcie na główną stronę. Ta foremka do właśnie smażenia jajek. Ciekawa jestem, czy tam nie ucieka to od spodu. Jeżeli ktoś ma w jakąkolwiek taką formę, bo są też do naleśników, do właśnie placuszków, piszcie komentarz, bo ja miałam kiedyś taką z AliExpress i powiem Wam, że no nie sprawdzała mi się. A potem nóż właśnie karbowany przyszłam, bo on ma bardzo fajną tutaj tą rączkę grubą. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak to wygląda, to zapraszam na koniec odcinka. Kolejna fajna rzecz to taki ziemniaczek. Fajnie to wygląda, szczotka właśnie do ziemniaków. One chyba bardziej mi się podobają jako te chyba formy, że tutaj macie jajko, tu marchewkę, tu jakaś jakiś grzybek, no fajnie to wygląda. Minutnik do gotowania jajek i teraz po kolei jedziemy. Ta łopatka jest też bardzo ładna i fajna, przede wszystkim malutka, taka poręczna. A jak lubicie robić takie fajne ozdoby bądź jakieś, nie wiem, spaghetti z warzyw, to tutaj ten gadżet jest dla Was. Komplet patelni Stefala, kochani, niecałe 200 zł i tutaj tak to właśnie wygląda, 4 sztuki w jednym. Za 50 zł niecałe macie patelnię Stefala do naleśników. Średnica to 25 cm.
Mikser ręczny, niecałe 60 zł. U mnie w Biedronce tylko kolor biały. Następnie macie tutaj bardzo fajną rzecz, na przykład do kebaba. I jest to grill kontaktowy. On jest duży, możecie tam naprawdę kilka ułożyć sobie kebabów i polecam. Ja mam taki z Lidla i nic się nie dzieje, naprawdę super. A tutaj gofrownica, niecała stówka i powiem Wam, że właśnie ktoś mi mówił, żebym zwracała uwagę na waty. Tutaj jest 1600, a niby od 1600 zwyż są właśnie chrupkie goferki, więc ciekawa jestem, czy któraś z Was ma tutaj ten z Biedronki. Jak tak, bądź z jakiejś innej firmy, to napiszcie, jak Wam wychodzą gofry. Czy to faktycznie są takie chrupkie i pyszne? Bo ja mam te takie, wiecie, co się zmienia na sandwicze. No i faktycznie jest różnica. Jak byłam u znajomej, to miała stricte gofrownicę i była różnica duża. Dobra, lecimy dalej z tą gazetką, zestawy do nici do haftu i tutaj macie kolejne zestawy do haftowania i kolejne, no jest tego sporo i naprawdę, jeżeli ktoś tutaj jest, kto lubi takie rzeczy, to znajdziecie tego dużo i ogromny wybór. Następnie są prześcieradła i pościele, a tutaj jest taki kocyk w takiej maskotce za niecałe 70 zł i macie do wyboru, to jest chyba chomik, tutaj jest zamek, w środku chowacie ten właśnie koc i no chyba tak, nie? Dobra, dla mnie to jest chomiczek, więc chomik i taki misiu, świetnie, no chomik, dobrze, jeszcze Sylwia dobrze widzi. I są takie fajne misie, naprawdę takie słodziaki dla dzieci. Kurczę, co już nie wymyślą. Można nawet kupić i dać dziecku na dzień dziecka, bo to szybko zleci, a to jest fajny prezent. Są bawełniane pościele i tu jest kilka modeli na zamek. I tutaj, czekajcie, jaka 100% bawełna. Dobra, i już Wam wszystkie pokazuję. Bo już nacięłam się nieraz, pisało bawełniana pościel, a tam było na przykład 70%, no ale była bawełna, nie? Tutaj macie 100%, 160 na 2, poszewka poduszki to 70 na 80 cm i naprawdę fajne są te pościele. Tutaj jeszcze są też prześcieradełka i prześcieradła również są bawełniane i wymiary to 90 na 2. Albumy fotograficzne, świetne, na 200 zdjęć, wymiary zdjęć 10 na 15, kosztują niecałe 25 zł, pokazały się też fajne skarpetki i tutaj macie trójpaki za niecałe 15 zł, do wyboru macie białe z takimi kolorowymi napisami bądź czarne. Bluza bądź spodnie z licencją i tutaj akurat u mnie zostały Pokemony i chyba to jest ta bajka dla dziewczynek. 100% bawełnione i tutaj rozmiar 122 na 128 bądź 98 na 104. I to jest hit. 50 na 142 cm kot dziecięcy ogon. I ten krokodyl mi się najbardziej spodobał. Wymiar jego to 54 na 140 cm i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No po prostu rewelacja. Idealnie sprawdzi się właśnie w okresie letnim na jakieś wypady nad jeziorko czy na plażę. Dziecko wskoczy sobie do środka i będzie mu cieplutko. No i w domu, no zobaczcie, no jak fajnie można oglądać na przykład bajki. Cena niecałe 50 zł. I propozycja dla dziewczynki. Taka sukienka, no piękna. Wymiary to 48 na 140. A tutaj jest zrób to sam i naprawdę sporo jest tu fajnych rzeczy wielkanocnych. I teraz zapraszam do oglądania. Myślę, że na pewno coś Wam wpadnie w oko. I te zestawy kreatywne kosztują niecałe 10 zł. A mi najbardziej chyba wpadły te lampiony, zajączki, no są bardzo fajne i w środku macie dwie sztuki, jeden mniejszy, drugi większy. Chociaż ten witrażyk do malowania też jest całkiem. Piżamka dziecięca od 98 do 128 dla chłopców i dla dziewczynek i powiem Wam, kurczę, spóźniłam się. Chciałam kupić dla mojego malucha
Właśnie tą z Sonika. I wyobraźcie sobie, że jak zwykle nie było rozmiaru. No niestety, może Wam się uda. Co teraz? Teraz będzie dużo rzeczy fajnych dla dzieci, jeżeli chodzi o zabawki. I tutaj na przykład, ale tutaj nie, to jeszcze zabawki za chwilkę. Tu są jeszcze takie gadżety, oczy. I fajnie, bo zawsze widziałam czarne, a teraz są tutaj w zestawie, widzę różowe, czerwone, zielone. No jest tego naprawdę dużo. Jakieś zestawy nożyczek, autka. No i lecimy na coś, co mnie zaskoczyło. Monopoly i PRL. I tutaj z tyłu pokażę Wam, jak to wygląda. Jest jeszcze taka propozycja, Polska jest piękna. I to są najpiękniejsze miejsca w Polsce. A tutaj macie PRL. No i na przykład możecie zobaczyć, jak wyglądał kiedyś dworzec w Olsztynie. Bądź dworek Zielona Góra i tak dalej. Coś, co jest chyba fajne, każde dziecko lubi, 28 zł, zestawy ze ciastoliny, one są świetne. No i Biedronka ma naprawdę tanie te zestawy. A jeżeli lubicie takie zestawy, wasze dzieci bądź wnuki, to jeszcze w Action też kupicie w fajnych cenach. Autka Hot Wheels 35 zł i tutaj w środku są te właśnie cudeńka. Co tu dalej? No, wielkanocne poduchy, 50 niecałe złote. Zobaczcie ten kurczak. On jest normalnie rewelacyjny. Kurczak, pisanka. Jeszcze jest baranek i nie wiem, co to jest. Takie... nie wiem. Nie wiem. Niech będzie, że jakieś jajo. Ten baranek też taki z pisanką w środku. O, marchewka jeszcze. Tak wyglądają te podusie. One mają chyba w środku... To chyba nie, to chyba w środku ma koc, bo tutaj jest zamek. Ale to jest bardzo milutkie i mięciutkie. Dalej, takie duże autka metalowe, 40 niecałe złotych. No i tu jest znowu kolejna nowość, 70 niecałe złotych. To jest taki a la lód, otwierany. W środku znajdziecie lalkę i do niej jakieś akcesoria. Naprawdę ja się cieszę chyba z jednej strony, że nie mam dziewczynek, bo tego jest tyle, że chyba poszłabym z torbami. Naprawdę bardzo dużo nowości. I tutaj macie na przykład, zobaczcie, tam jest jakiś stolik, jakiś, ja nie wiem, co to jest, jakieś ciastka. No tutaj są takie mini produkty i mini laleczka i to naprawdę fajnie wygląda, ale cena też jest powalająca. Niecałe 70 zł, do wyboru macie różne kolory. No a dla chłopców karty Pokémon, takiej metalowej kuli, niecałe 70 zł i do wyboru są trzy warianty. A tutaj są już zestawy figurek, niecałe 45 zł. Fajnie, że te jajka są otwarte, możecie zobaczyć, co właśnie jest w środku. I tak one się prezentują. I za niecałe 70 zł coś dla najmniejszych, takie fajne zabawki. I powiem Wam, Szczyko, pokazała się właśnie taka książeczka, ona jest rewelacyjna, to jest książka ABC Farma, dedykowana od 6 do 36 miesięcy, świetna. No i cena jak na Szczyko to jest naprawdę bardzo niska. Kochani, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Zapraszam w czwartek na drugą część gazetki, a tam będą... wielkanocne dodatki i figurki, ozdoby. No już się nie mogę doczekać, tak więc życzę Wam miłego wieczorku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zapraszam na dzisiejszy poranny, wczorajszy przegląd Pepco. Pokazałam bardzo fajne rzeczy. Tam między innymi jest organizer, który może i znacie, a może i nie. On się idealnie nadaje do organizacji. W Action też cudowne rzeczy wczoraj pokazałam, tak więc zapraszam bardzo serdecznie. A tak właśnie wygląda ten nożyk i pokażę Wam bez tego pudełeczka. On ma taką grubą rączkę. Ciocia mówi, Sylwia, może Ci się to połamać, gdzieś tam się jej powyginało. No nie, zobaczcie. Fajnie naprawdę robi te frytasy. Ja jestem mega zadowolona, bo się świetnie trzyma. No i wchodzi jak w masełko, więc naprawdę ja jestem bardzo zadowolona. A jeżeli któraś z Was szukała na przykład takiego gadżetu do frytek, czy nawet do warzyw możecie to użyć, to polecam, bo naprawdę jest to dobrze wykonane.
Tak więc jeszcze raz Was pozdrawiam, ściskam, buziaczki, cześć, pa! No i bym zapomniała, kochani, nowa kolekcja w jajkach Kinder Joy Harry Potter, tam naprawdę są cuda, tak więc to tylko tak informacyjnie. Widziałam, tam jest złota figurka Harry'ego, no i kosztują 5 zł, ja znalazłam je w